witam Was bardzo serdecznie na kanale Znalezione Przeczytane. I dzisiaj spotykamy się weekendowo. Nagrywam odcinek w sobotę. Sądzę, że pojawi się on na kanale w niedzielę. I jest to też takie spotkanie, oprócz tego, że weekendowe, to też przedurlopowe. Za kilka dni idę na urlop, w związku z tym też pewnie przez najbliższe kilka tygodni odcinki nie będą pojawiały się na kanale, bo po prostu nie będę ich nagrywać. Co nie znaczy, że nie będę czytać. Natomiast myślę, że ta przerwa nie będzie dłuższa niż jakieś maksimum 3 tygodnie. A dzisiaj przychodzę do Was z taką partią książek. Po pierwsze, pozycji, które przeczytałam niedawno i które będę chciała Wam zarekomendować. Też kilka książek, które czytam sobie, podczytuję w tle i które wydaje mi się, że też już spokojnie można zrecenzować, przynajmniej częściowo. No i pokażę Wam też książki, które planuję zabrać na wakacje i o których być może, to sytuacja pokaże, uda mi się nakręcić coś w trakcie wakacji. Może coś w rodzaju vloga, zobaczymy. A więc zaczynamy. Zacznę od książki, której fizycznie nie mam ze sobą, bo czytałam ją na e-booku, ale gdzieś tutaj po mojej prawej stronie, waszej lewej, wrzucę z pewnością grafikę. Okładkę tej książki to jest Piętno Katriny autorstwa Agnieszki Bednarskiej. To jest książka, która wyszła w takiej dosyć znanej serii wydawnictwa Media Rodzina, Gorzka Czekolada. Jeśli nie znacie tej serii, to oczywiście gorąco Wam polecam. Tam są całkiem dobre i bardzo różne tytuły. Link znajdzie się dla ułatwienia oczywiście w opisie i w tej serii Gorzka Czekolada mamy taką serię białą, która jest serią tytułów obyczajowych i serię czarną, kryminalną. No więc jak się nie trudno domyślić, ja raczej wybieram książki z tej serii czarnej. Ma ta seria jeszcze taką swoją podserię z tytułami szpiegowskimi. Takie najbardziej znane to są na przykład powieści autorstwa niemieckiej pisarki Nelle Neuhaus. Jeżeli nie znacie, to też Wam gorąco polecam. Natomiast dzisiaj będzie mowa o Piętnie Katriny. Książka, która wydaje mi się, że najprościej będzie o niej powiedzieć, że jest miksem trzech gatunków. Po pierwsze, jest to thriller psychologiczny, taki gatunek, który ja bardzo lubię i chętnie czytam, zwłaszcza w przerwie między jakąś taką literaturą bardziej ambitną czy z wyższej półki. Po drugie, jest to też obyczajówka częściowo, bo ten wątek obyczajowy jest dosyć mocno rozbudowany. A po trzecie, mamy tutaj jeszcze zjawiska paranormalne. I tutaj wolę Was uprzedzić, bo też nie każdy lubi. Już teraz tak po przeczytaniu tej książki mogę powiedzieć, że chyba autorka trochę wzorowała się na powieściach Stephena Kinga, bo są tutaj te fascynacje bardzo wyraźnie odczuwalne. Nie za wiele bym chciała Wam powiedzieć na temat samej fabuły. Jak nie trudno po tytule się domyślić, miejscem akcji są tereny na południu Stanów Zjednoczonych, które zostały spustoszone przez kataklizm zwany huraganem Katriną w 2005 roku, a więc stan Luizjana i miejscowości w okolicach Nowego Orleanu. Fabuły nie chcę Wam zdradzać, żeby Wam rzeczywiście nie zabierać zabawy z odkrywania poszczególnych warstw tej książki. Natomiast mogę Wam powiedzieć, że ta fabuła nie pozwoli Wam za bardzo od siebie odpocząć. Ona Was będzie pochłaniać, będzie Was pożerać, jeśli lubicie takie książki. Mamy tu wątek polski, może jeszcze tak dodam na zachętę, bo dwie główne bohaterki występują w tej książce. Jedną z nich jest Polka, która przyjeżdża do Stanów Zjednoczonych, żeby rozpocząć po tym właśnie huraganie Katrina nowy etap też w swoim życiu. I tak, to jest fikcja literacka, ale powiem Wam, że, bo czytałam też trochę na temat kulisów powstania tej powieści, autorka zrobiła niezły research, jeśli chodzi o te wszystkie wydarzenia, całą tą otoczkę, które działy się właśnie w Stanach Zjednoczonych po huraganie Katrina i wplotła w tę fikcję literacką w historię prawdziwą. I ta historia prawdziwa, ona tak wychodzi nam pod koniec powieści, jest niebywale szokująca. Powiem Wam szczerze, mnie już rzadko cokolwiek szokuje w literaturze, ale tutaj, gdybym nie wiedziała, że to jest historia prawdziwa, to bym pomyślała, że wyobraźnia aż zanadto poniosła autorkę. Podsumowując, jest to książka trzymająca w napięciu. Fabuła jest przemyślana od początku do końca. Również te wątki paranormalne są prowadzone tak dosyć dyskretnie, z wyczuciem. One są tak wkładane, nie przytłaczają czytelnika. Jednocześnie dosyć sporo ciekawej faktografii na temat właśnie wydarzeń związanych
odcinek z Katriną. Ja Wam bardzo serdecznie tę książkę polecam. Teraz na BookTubie krążą takie filmy z propozycjami właśnie lektur wakacyjnych, jakie są najlepsze zestawy, książki na lato i tak dalej. Ja Wam powiem szczerze, że nie mam całego zestawu, ale tę książkę naprawdę Wam polecam. Dla mnie jest to lektura bardzo dobra na wakacje. Piętno Katriny, Agnieszka Bednarska, wydawnictwo Media Rodzina, seria Gorzka Czekolada. Bardzo gorąco polecam. A pozostając jeszcze cały czas w temacie huraganu Katrina, chciałabym Wam polecić jeszcze inną książkę. I tutaj jestem pewna, że pewnie część z Was mogła się już z tą lekturą spotkać. To jest książka Sary M. Brum, Żółty dom. Nie jest to pozycja nowa, więc sądzę, że ktoś mógł już tę książkę czytać. Jeśli czytaliście, to też bardzo chętnie usłyszę Waszą opinię na temat tej książki. To jest książka autobiograficzna, wspomnieniowa, dotycząca losów, wielopokoleniowych losów rodziny autorki. To jest dosyć znana afroamerykańska autorka. Natomiast książka zdecydowanie moim zdaniem wykracza poza tą konwencję autobiograficzną, wspomnieniową. Ja bym wyróżniła w niej takie dwie płaszczyzny. Pierwsza płaszczyzna to jest z pewnością taka próba rozliczenia się z pamięcią, z przeszłością, z bardzo trudną zresztą historią swoich przodków, bo Sara Brum oczywiście opisuje czasy bardzo odległe, sięgające 100 lat wstecz nawet, nie sięga tylko do lat 60., kiedy to właśnie jej matka jako pierwsza czarnoskóra kobieta w rodzinie kupiła pierwszy dom należący do tej rodziny, właśnie tytułowy Żółty Dom w Nowym Orleanie, ale sięga jeszcze czasów dzieciństwa swojej babki, prababki, różnych ciotek, kuzynek, a więc dotyka też takich problemów bardzo bolesnych, bardzo wstydliwych, związanych z rasizmem, z koloryzmem, z segregacją rasową, z najbardziej wstydliwymi kartami w historii Stanów Zjednoczonych. I ta próba rozliczenia się z przeszłością jest też dosyć bolesna, bo to jest też taka próba ucieczki od tej traumy. W pewnym momencie Sara Brum, która jest dosyć znaną też autorką w Stanach Zjednoczonych obecnie, ale wcześniej też pracowała jako dziennikarka i bardzo angażowała się właśnie też w ten proces tak jakby pomocy rodzinom i społeczności, która ucierpiała w efekcie huraganu Katrina, to też w pewnym momencie swojego życia podjęła decyzję, że musi tak jakby odciąć tą pępowinę i wyjechała, bardzo dużo podróżowała. Natomiast opisuje tam takie bardzo bolesne zjawisko nieumiejętności zapomnienia. Ona pisze, że bardzo chciałaby zapomnieć, natomiast to jest proces, ale w efekcie tak naprawdę zawsze skazany na porażkę. Druga warstwa w tej książce to jest warstwa już mniej emocjonalna, nie jest tak nasączona emocjami, a przynajmniej nie w takim stopniu, i bardziej jednak dotyczy faktów i dotyczy tak naprawdę oskarżenia władz rządowych, samorządowych. Autorka tak naprawdę oskarża władzę o obłudę, o krótkowzroczność i o kompletny brak odpowiedzialności, jeśli chodzi o historię tak naprawdę Nowego Orleanu, bo tak naprawdę no, dlaczego doszło do takiego kataklizmu i do tak straszliwego skutku? No, to był efekt bardzo złych, nieodpowiedzialnych, ale świadomie podejmowanych decyzji związanych z inwestycjami deweloperskimi na tamtym terenie. Teren położony jest zbyt nisko i nigdy nie miał prawidłowego odpływu wody. W związku z tym nawet przed huraganem Katrina osiedleńcy, mieszkańcy bardzo mocno cierpieli w efekcie większych deszczy, czy też tutaj przywołany jest też inny kataklizm, huragan Betsy. Ponadto Sara Brum pokazuje też taką trochę obłudę i straszną takie poczucie odrealnienia w stosunku do polityków, którzy próbowali pomagać mieszkańcom, czarnoskórym mieszkańcom właśnie w tym wypadku Nowego Orleanu, przygotowując taki program Droga Powrotna, który okazał się całkowitą porażką. On miał pomagać osiedleńcom odzyskać swoje domy po kataklizmie, natomiast w wyniku biurokracji, jakichś gier politycznych okazał się niewypałem. I tu przywoływany jest nawet prezydent Bush, który jeździł tam, prawda, po tym terenie, wypowiadał różne kwieciste mowy o powrocie do małych ojczyzn, a tak naprawdę Sara Brum
Przedstawię tutaj bardzo wstrząsający opis tej społeczności zostawionej samej sobie, osamotnionej. Pokazuje skalę też samobójstw, wielkich traum rodzinnych, jakie tam miały miejsce. Ci ludzie zostali tak naprawdę pozbawieni dostępu do opieki zdrowotnej. Nie wybudowano nadal wałów przeciwpowodziowych. Pozbawieni zostali dostępu do wody pitnej, do komunikacji. Był szereg drastycznych, naprawdę trudnych do wyobrażenia błędów urzędniczych podejmowanych też w tamtym okresie, które Sara Brum tutaj listuje wprost, wymienia wprost i kieruje to ostrze po prostu do polityków, krótko mówiąc. Książka jest bardzo bolesna i dotyka bardzo trudnych, wstydliwych tematów, wątków, ale ja Wam ją bardzo gorąco polecam. Może niekoniecznie w tym klimacie jakby lektur wakacyjnych, natomiast jeśli nie czytaliście, dodajcie ją sobie do swojej listy książek do przeczytania, bo naprawdę warto. Teraz kilka słów na temat książki, którą czytam od jakichś 2 tygodni, ale czytam ją bardzo powoli. Jestem dopiero na 137 stronie, a książka łącznie ma prawie 600 stron, nie licząc bibliografii. To jest Ludowa historia Polski profesora Adama Leszczyńskiego, historyka, socjologa. O tej książce wspominałam Wam na którymś chyba book haulu, z tego co pamiętam, zestawiając ją z historią Polski bez martyrologii amerykańskiego historyka Briana Portera Schutza. I to jest książka, która no nie jest tak przystępnym, łatwym językiem napisana jak historia Polski bez martyrologii, bo tutaj jednak mamy już dosyć taką naukową analizę źródeł przede wszystkim, więc książkę rzeczywiście trzeba czytać po prostu w skupieniu i w dobrych warunkach, bez wszelkich rozpraszaczy wokół. Książka zrywa faktycznie z, jak to sam autor nawet we wstępie zapowiada, z takim podręcznikowym podziałem dziejów Polski i ma przywrócić sprawiedliwość stanowi chłopskiemu. Jeszcze powiem szczerze, że na tym etapie nie dostrzegłam tego ostatniego, natomiast zerwanie z konwencjonalnym ukazywaniem naszych dziejów, no zdecydowanie widać od początku, chociażby już przez ramy czasowe, jakie poszczególnym rozdziałom nadaje autor. W pierwszym rozdziale dotyczącym początków do wieku XIV autor bardzo ciekawie rozprawia się z mitem sarmackim. No rzeczywiście ta analiza piśmiennictwa historycznego jest taka no, wymagająca skupienia uwagi, tak jak powiedziałam, bo to jest rzeczywiście taki aspekt bardzo ciekawy, jak się patrzy, jak w ogóle uprawiano też kronikarstwo, historię, jak właściwie prawie wszystko było skierowane do szlachty i mówiło o szlachcie. Na pewno jest za wcześnie, żeby wydawać jakiekolwiek sądy o tej książce. Ja mam dosyć spore, jeśli chodzi o tego autora, oczekiwania. Miałam okazję zresztą u niego studiować i zdawać jeden z egzaminów, więc tym bardziej gdzieś tam jego dorobek naukowy później śledziłam. No jestem ciekawa. W kolejce po Ludowej historii Polski czeka jeszcze na mnie Chamstwo Kacpra Pobłockiego i również ktoś z Was polecał mi Prześnioną rewolucję Andrzeja Ledera. Prześniona rewolucja i Ludowa historia Polski to są nominacje do Nike. Myślę, że chciałabym sięgnąć po tę drugą pozycję także, natomiast jeśli o tę chodzi, to wydaje mi się, że to może być dosyć mocna kandydatura. Jest dosyć sporo, to jest taka tendencja, którą zauważam, dosyć sporo książek poświęconych właśnie chłopomanii, czy jakby próbie przedstawiania właśnie historii z perspektywy tych najniższych stanów społecznych. To jest taka ciekawa tendencja. Dajcie mi znać, czy właśnie któryś z tych wymienionych przeze mnie książek czytaliście, czy może jeszcze jakąś inną możecie polecić. A z recenzją Ludowej historii Polski z pewnością wrócę, ale za czas jakiś. Adam Leszczyński. Ludowa historia Polski.
A teraz kilka słów na temat książek, które zabieram ze sobą na wakacje i które będę czytała właśnie podczas przerwy urlopowej, o których być może nakręcę jakiś odcinek bezpośrednio z miejsca, w którym będę. To będą Wakacje z Durellami, czyli trylogia Geralda Durella. Ja tutaj mam dwie książki, jest jeszcze trzecia. Ja mam tutaj Moją rodzinę i inne zwierzęta, ten tom pierwszy najbardziej znany i Moje ptaki, zwierzaki i krewni. Tę książkę już kończę, czytam ją razem ze swoim młodszym dzieckiem i wydaje mi się, że no, zostało nam jakieś 80 stron, wyjeżdżamy za parę dni, więc na pewno ją skończymy, nie będziemy jej zabierać, ale zabiorę właśnie Moje ptaki, zwierzaki i krewni. Dla przypomnienia, to jest taka saga rodzinna, która toczy się w jednym z najpiękniejszych i najbardziej urokliwych miejsc w Grecji, czyli na wyspie Korfu, na którą to wyspę wyemigrowała bardzo ekscentryczna brytyjska rodzina w latach 30. Książka, która była ważna na etapie mojego późnego dzieciństwa, czy też takiej bardzo wczesnej młodości, bo czytałam to, jak miałam jakieś 12 lat, coś takiego. To jest piękne wydanie wydawnictwa Noir Soir Blanche i zabieram je na wakacje, dlatego na ten moment wystarczy, ale to nie jest jedyna książka, którą wezmę na wakacje, bo chcę Wam jeszcze pokazać ciekawe wydanie, które niedawno znalazłam w księgarni. Wydawnictwo Osnowa, Stówka. Przeczytaj to jeszcze raz. Stówka to jest zbiór felietonów na temat pisarzy i literatury, który sporządziły Anna Dziewit-Meller i Justyna Sobolewska. No, pani myślę, że nie trzeba za bardzo przedstawiać. Anna Dziewit-Meller to jest pisarka, ale też oczywiście dziennikarka, krytyczka literacka. W tym roku recenzowałam jedną z jej książek od jednego Lucypera, polecam Wam tę książkę, ale też swoją recenzję. A Justyna Sobolewska jest również dziennikarką, pisarką, autorką wielu ciekawych książek, biografii, m.in. Kornela Filipowicza, ostatnio wydanej. No i też wielka popularyzatorka czytelnictwa. I panie zrobiły sobie taką fajną przygodę. Kulisy tego są oczywiście pewnie bardziej skomplikowane, ale postanowiły zebrać 100 najważniejszych w ich życiu książek z podziałem na dzieciństwo, szkołę, studia i dorosłość. Ten podział mi się bardzo podoba. I ja już przeglądając te felietony zaznaczyłam sobie, powiem Wam to, co bym najbardziej chciała przeczytać. Poza książkami z dzieciństwa, które są zupełnie osobną kategorią, no to jest tutaj mój ukochany Tadeusz Konwicki. Jest wspaniała książka Jana Potockiego, szkatułkowa proza, pamiętnik znaleziony w Saragosie. Jest też, tutaj tak mówię o tym, co mi się podoba, ale to jest całe mnóstwo, spis treści jest bardzo interesujący, Jarosław Iwaszkiewicz i Mapa pogody. Co ja sobie tu jeszcze zaznaczyłam? Juri Andruchowicz i Moskowiada, świetna książka ukraińskiego pisarza współczesnego. Chyba mało znana dosyć. No i to, co, że tak powiem, najbardziej koi moje serce, czyli Kropka Babla. Felieton poświęcony opowiadaniom Izaaka Babla, którego jak wiecie, bardzo, bardzo cenię. Dlaczego w ogóle sobie kupiłam taką książkę? Bo ja po prostu lubię słuchać o literaturze i lubię konfrontować też to, co sama czytam, co sama lubię, z spojrzeniem innych, z refleksjami innych. Dlatego też między innymi oglądam niektóre kanały na BookTube, które wydają mi się interesujące, bo po prostu rozmawianie o literaturze jest fajne i czytanie o niej też. Dlatego zabieram tę książkę na wakacje, jeśli będę miała coś więcej o niej do powiedzenia, z pewnością nakręcę, a póki co dla Was, żebyście wiedzieli, bo może już teraz kogoś to zainteresuje, Stówka, przeczytaj to jeszcze raz, Anna Dziewit-Meller i Justyna Sobolewska. Ale nie uciekajcie, bo to jeszcze nie koniec. A na koniec kilka słów na temat premiery wydawniczej, która będzie miała miejsce w połowie sierpnia i śmiało mogę powiedzieć, że to jest premiera, na którą ja najbardziej czekam w tym roku. Autorką książki, o której mowa, jest ta oto pani, której twarz zdobi ostatnie wydanie dwumiesięcznika książki, Fran Lebowitz. Fran Lebowitz jest ikoną Nowego Jorku. Jest bardzo znaną felietonistką, intelektualistką, kobietą niezwykłą, kobietą o niezwykłej, przenikliwej inteligencji, o bardzo ciekawych obserwacjach życia społecznego, które opisuje w swoich felietonach.
i o takim bardzo ostrym, ciętym poczuciu humoru. Tę postać bardzo przybliżył, tak mi się wydaje, polskiemu czytelnikowi w ostatnim czasie serial dokumentalny nakręcony o Fran Lebowitz, z jej udziałem zresztą, Martina Scorsese. Ja obejrzałam ten serial, 5-odcinkowy, link będzie w opisie, jeśli zechcecie zajrzeć, to Wam bardzo gorąco polecam. Fran Lebowitz nigdy nie była tłumaczona w Polsce. Bardzo, bardzo żałowałam po obejrzeniu tego serialu. Zachwyciłam się tą postacią, tą osobowością. Dlatego w połowie sierpnia przyjdzie do mnie, zamówiona już przedpremierowo, książka, zbiór tekstów Fran Lebowitz zatytułowany Nie w humorze, wydany przez wydawnictwo Znak. Trochę trudno mi się mówi, że gorąco Wam polecam, bo przecież nie czytałam jeszcze tych tekstów, natomiast mówię tak, ponieważ mam pewną intuicję i tak mi się wydaje, że będzie to naprawdę niebywała uczta czytelnicza. No cóż, dziękuję Wam bardzo, kochani, za dzisiejszą obecność. Dziękuję, że wpadacie na mój kanał, że lajkujecie, że się odzywacie, komentujecie. Serdecznie Wam za to dziękuję. Jeśli jest tutaj ktoś nowy, oczywiście zapraszam do subskrypcji. Tym, którzy nie wiedzą, też przypominam o funkcji dzwoneczka przy subskrypcji, która informuje o tym, że na kanale pojawił się nowy film. A tymczasem, no cóż, uciekam na wakacje. Nie będzie mnie jakieś 2-3 tygodnie. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Dobrej pogody, gdziekolwiek jesteście, czystego nieba, wspaniałego humoru i przede wszystkim wspaniałego czytania. Trzymajcie się, pozdrawiam.